Cześć, witajcie w materiale z gry Hell Let Loose. Gra ta zadebiutowała tak w praktyce w 2019 roku bodajże, kiedy trafiła do działu wczesnego dostępu na Steamie, a teraz miesiąc temu, już niecały miesiąc, ukazała się wersja 1.0, czyli tak zwana, no powiedzmy, finalna wersja. I dobrze, bo tak naprawdę kiedy grałem w wersję Early Access rok temu, nie zostałem w niej na długo ze względu na optymalizację, która była koszmarna, przynajmniej dla mnie. Teraz jest trochę lepiej, aczkolwiek nadal nie jest idealnie. Żeby grać w miarę płynnie, nie mogłem na przykład grać w rozdzielczości 1440. Aczkolwiek no, trudno bywa. Hell Let Loose to gra sieciowa. Sieciowa gra multiplayer, starcia w okresie II wojny światowej. Ogromne bitwy, ogromne pola walki. Jeżeli graliście, jeżeli kojarzycie, jeżeli widzieliście grę Squad czy Postscriptum, to jest właśnie produkcja w tym stylu, w której bardzo ważna jest komunikacja i zgranie zespołu, ponieważ nasza cała armia jest podzielona na oddziały. Każdy oddział ma dowódcę, który, jeżeli jest dobrym dowódcą, powinien się komunikować, powinien mówić, co robimy, gdzie idziemy itd., itd. I to jest idealny scenariusz, wtedy gra się w takiej gry najlepiej. I tu jest podobnie. Jest to gra, która też jakby często, która nie jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, no, nie jest to dynamiczna strzelanka dla fanów takich typowych shooterów, gdzie walka jest cały czas i cały czas nabijamy fragi i tak dalej, bo to jest gra, w której na przykład to, co widzicie teraz, to jest fragment naszego oczyszczania okopów. To jest w ogóle mapa Kursk, czyli front wschodni, został właśnie wprowadzony miesiąc temu do gry. Jeszcze nie grałem wcześniej w przyszłości na tych mapach z frontu wschodniego. No i nasz dowódca powiedział: dobra chłopaki, idziemy, oczyszczamy ten długi okop, który się ciągnie praktycznie przez całą szerokość mapy. No i poszliśmy i przez ładnych 10, 15, 20 minut chyba robiliśmy tylko to. Ja byłem z tyłu i tak naprawdę za bardzo nie strzelałem, ale nadal byłem częścią tego oddziału. I gdybym jakby miał cel, gdybym był pewien, że nie trafię swoich towarzyszy i tak dalej, to może strzelałbym więcej. Natomiast chodzi o to, że czasem tak po prostu trzeba. Mamy być częścią oddziału, idziemy gdzieś i pilnujemy tyłów na przykład, rozglądamy się, a inni jakby są odpowiedzialni za to, żeby z karabinem maszynowym być jako pierwszym w rzędzie i załatwiać przeciwników, a reszta się rozgląda, tylko rzuca granatami na przykład. Czy komunikuje też, to jest bardzo ważne, żeby odzywać się do towarzyszy, kiedy zobaczymy kogoś, wroga i tak dalej. Więc to na pewno nie jest strzelanka dla każdego, aczkolwiek ja bardzo lubię gry tego typu. Mimo że często gram, najczęściej gram z randomami, tak z losowymi ludźmi po prostu. Natomiast jeżeli w miarę często w tych grach się trafiają ludzie, którzy też się komunikują, chociaż zauważyłem, że trochę rzadziej z jakiegoś powodu tutaj ludzie używają voice chatu niż na przykład w składzie. Może to jest kwestia tego, że w sumie nie wiem, czego to jest kwestia, bo te gry są bardzo podobne. Widziałem takie opinie, że Hell Let Loose jest bardziej przyjazne dla gry solo, właśnie żeby bez komunikacji grać, ale za bardzo nie rozumiem, jakby czym są takie argumenty powodowane, bo dla mnie to jest trochę no, nieprawda. Nadal komunikacja jest bardzo, bardzo ważna. I tak jak właśnie w składzie na przykład dowódcy rozstawiają pola odrodzenia, punkty odrodzenia na mapie, my się możemy odradzać. Mamy oczywiście broni do wyboru trochę, jest kilka klas, około 10 klas tak naprawdę, tylko na początku polecam grać piechurem albo strzelcem, bo to są podstawowe klasy. Nie polecam grać na początku na przykład dowódcą czy właśnie dowódcą oddziału, bo to trzeba trochę już ogarniać grę. Ja się jeszcze boję grać jako squad leader, muszę przyznać. Granaty, wszystko jest bardzo śmiercionośne, też jakby nie widzimy, co mi się bardzo podoba też w grach tego typu i właśnie to też jest tutaj. Kiedy traficie wroga, to nie widzicie, że go trafiacie, w sensie inaczej, jeżeli się osuwa na ziemię, to oczywiście widać, ale nie mamy na ekranie jakichś znaków, krzyżyków, że trafiony wróg, nie mamy napisu na ekranie, kiedy zabijemy wroga na przykład i to sprawia, tak mi się wydaje, przynajmniej u mnie tak jest, że to sprawia, że nie gram na fragi w Hell Let Loose, tak? Nie zależy mi na tym, żeby jak zauważę grupę wrogów gdzieś, gdzie nie mam teraz iść, bo jest inny rozkaz oddziału akurat, to nie zależy mi na tym, żeby zboczyć z trasy, żeby pofragować trochę i zabić paru wrogów dodatkowych. Bo to nie zawsze jest istotne, tak? Zdarza się tak, że na przykład mamy fajną ofensywę, właśnie idziemy do przodu i tam jest pełno przeciwników i sobie z nimi radzimy, a tu się okazało, że jakiś oddział wroga oflankował nas bardzo, bo to są ogromne mapy, więc flankowanie jest łatwe.
oflankował nas i zdobywają nasz punkt kontrolny i zaraz możemy przegrać przez to, więc to jest inna strzelanka w takim stylu na dużą skalę, jest też bardzo realistyczna. No może nie jest to Arma 3, ale jest to gra, w której jak dostaniecie kulkę, to padacie, tak? Więc to też trzeba brać pod uwagę, dlatego nawet zwykłe wychylanie się z okopu jest stresujące tutaj. Na przykład tak jak tutaj starałem się tam bez nadziei większej trafić Rosjan, którzy tam biegali dalej. Niezbyt mi się to udało, ale cóż, mamy granaty dymne też oczywiście oboczu odłamkowych, które też są bardzo istotne, bo zasłona dymna tutaj praktycznie wszystko może, bardzo dużo problemów może rozwiązać i jest bardzo przydatna. I oczywiście trzeba też uważać na... Mamy też różne rodzaje czarczatów, tak? Bo niebieskimi ikonkami są oznaczeni nasi koledzy ogólnie z zespołu całego, z tych 50 osób, a zielone ikonki to jest nasz skład. I też, no tutaj widzieliście jak umarłem, bo był nalot akurat. Naloty, wszystko w ogóle, bombardowania, samoloty przelotujące nad naszymi głowami, to wszystko brzmi pięknie. Natomiast jeżeli chodzi o samoloty i pojazdy, to możemy tylko sterować czołgami i ciężarówkami. Nie ma na przykład sterowania samolotami, to jest tylko umiejętność, którą wzywa dowódca, żeby na przykład wezwać ostrzał. Więc w ogóle a propos czołgów, czołgi są śmiercionośne absolutnie i często bardzo trudno je zniszczyć bez odpowiedniego zgrania też, więc ogólnie pewnie część z was już grała w tę grę, więc dajcie znać, jak wam się podoba. Czy jeżeli nie graliście, to dajcie znać, jak wam się podoba taki pomysł na strzelankę, taką właśnie inną, taką, w której często biegniemy przez 2 minuty i niby w cudzysłowie nic się nie dzieje. Mi się podoba na pewno i będę teraz więcej czasu już z lepiej zoptymalizowanym Hell Let Loose spędzał. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.